Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zafiksowany i dziś moim gościem, moją gościnią, nie wiem jak wolisz, jest Agata Mróz. Hej, cześć. Dzień dobry, tak, lubię feminatywy. Tak, lubisz feminatywy, dobrze, bo to różnie bywa, także wolę zawsze dopytać. Jesteś pedagogiem, pedagoszką tańca, tak? Tak, zgadza się. Zacytuję Lovecrafta, mojego ulubionego, który powiedział, że prawie nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że jest szalony. Jak to jest z tym szaleństwem? Jesteś szalona? Zdecydowanie mogę to sobie powiedzieć. Tak, mam sobie ten pierwiastek szaleństwa na 100%. Ale piękny cytat, nie znałam. No wiesz, przygotowując się do rozmowy pozbierałem. Mam jeszcze kilka takich, z których wyskoczę wiesz, w trakcie rozmowy. Także czy to szaleństwo, czy to powołanie? Jak to się u ciebie zaczęło? Wiem, że od 9 roku życia już tańczysz, tak? Towarzysko? Tak, taniec towarzyski zaczęłam jakoś właśnie w okolicach 9 roku życia, byłam chyba w trzeciej klasie szkoły podstawowej, ale tak naprawdę tak mi się wydaje, że ja tańczę od zawsze. Wiem, że jak miałam 6 lat, to mnie rodzice zapisali do właśnie Pałacu Młodzieży, gdzie teraz pracuję i tam chodziłam na takie zajęcia taneczne, które no, dość dobrze pamiętam. I mama mówi mi, że odkąd się urodziłam, zaczęłam chodzić i już chciałam nosić spódniczki, które się musiały kręcić, więc ja tańczę od zawsze. Wyczytałem, że zwieńczeniem twojej kariery była zeszłoroczna obrona pracy dyplomowej na AHE. Czy mogłabyś opowiedzieć o tym dyplomie? Tak, znaczy ja tutaj chyba muszę sprostować, bo zwieńczeniem mojej pracy chyba jednak są moje dzieciaki, które występują na scenie i to chyba jest to clue. Ale jeśli chodzi o końcówkę mojej kariery tanecznej, to tak, faktycznie mogę powiedzieć o tym dyplomie. Mój dyplom, to znaczy obrona mojej pracy, mojego dyplomu była tak naprawdę trzyczęściowa. W pierwszej kolejności musieliśmy przedstawić przed komisją naszą lekcję pedagogiczną, czyli musieliśmy po prostu przeprowadzić lekcję z dziećmi, taką pokazową lekcję z tańca klasycznego. Drugim stopniem był dyplom tańczony, czyli każda z nas, bo to były akurat same dziewczyny na roku, każda z nas musiała przygotować swoją choreografię, pomysł, strój i to był cały koncert nasz dyplomowy, każdy miał jakiś tam wkład. No i trzecim to była po prostu obrona pracy magisterskiej, licencjackiej jeszcze. To powiedz może o Pałacu Młodzieży. Wiem, że masz tam grupy tańca. Co mogłabyś więcej powiedzieć o tych grupach? Taniec nowoczesny tutaj to jest tak naprawdę kwestia zapotrzebowania młodzieży, bo moje dzieci no, potrzebują ruchu, potrzebują tego tańca. Taniec nowoczesny to jest taki ogromny koszyk, do którego jest powkładane dużo różnych stylów tanecznych, więc to jest tak naprawdę wszystko tak, poza tańcem klasycznym, tak mogę powiedzieć. Więc na tych zajęciach no, mamy szał, tam się dużo dzieje, mamy różne zabawy. Ja głównie stawiam na rozwijanie kreatywności dzieciaków, więc te dzieci, głównie starsze, mają do dyspozycji muzykę, salę, siebie nawzajem, robimy różne partnerowania, bo wrzucam tam elementy tańca współczesnego, co jest jeszcze całkiem czymś innym. I tutaj się naprawdę dzieciaki rozwijają i kreatywnie, i emocjonalnie, więc mam różne fajne ćwiczenia, które dzieci lubią. A taniec towarzyski, no to klasycznie po prostu prowadzę dzieci w parach, w tej grupie Alemana. Niestety tu mam mniej chętnych, ale jednak ten taniec towarzyski jest takim archaizmem. On troszkę się tutaj został wyparty przez inne, bardziej nowoczesne style, co też ma na to wpływ na pewno wszystkie TikToki, które są robione teraz. Więc ten taniec towarzyski zostaje tam gdzieś z tyłu i ja bym bardzo chciała jednak promować tą, to jest taniec, ale to też jest kultura pewna swego rodzaju. No i moje małe iskierki Latin Stars, no to tam jest tańce latynoamerykańskie, dzieciaki tam mają swoje choreografie takie w stylu latynoskim, bardzo ciekawe. Taniec jest twoim życiem, taniec jest tym, co kochasz, a czy ma też walor terapeutyczny? Myślę, że tak, myślę, że jak ktoś, ja jestem osobą bardzo pewną siebie. Ja myślę, że gdyby nie taniec, to byłabym inna. Że dzieciaki, które przychodzą z różnych środowisk, bo Pałac Młodzieży oferuje zajęcia no, tak naprawdę bezpłatnie, tam jest tylko jakaś opłata nieobowiązkowa, więc mamy różne dzieci z różnych środowisk i ja widzę, jak stopniowo na zajęciach one się otwierają, jak one potrafią pokazać swoje emocje,
gdzie na początku na przykład siedziały i obserwowały resztę grupy. Więc ja mam namacalny dowód na to, że tak, że taniec jest terapeutyczny, zdecydowanie. Mhm. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, to też, bo ja w Pałacu Młodzieży pracuję tak naprawdę od września zeszłego roku, więc to jest krótki staż, ale ja bardzo dużo lat już poświęciłam na naukę tańca, nie tylko dzieci, ale też dorosłych. I też widzę, jak dorośli ludzie przychodzą na kursy tańca, jak mężczyźni się otwierają na partnerki, często obce. Więc w każdym wymiarze taniec może być terapeutyczny. Opowiedz o swojej miłości do tańców latynoamerykańskich. To się tak stało przypadkiem, dlatego że ja jak szłam dwutorowo, bo na początku kariery tanecznej dzieci muszą tańczyć obydwa style i tak są prezentowane na turniejach. Później możemy dokonać wyboru. Każda z par może sobie wybrać, który styl preferuje. Są ludzie oczywiście, którzy tańczą całe 10 tańców i są takie też mistrzostwa rozgrywane. Ale z racji tego, że mój partner, z którym tańczyłam 10 lat, od tego pierwszego kroku na parkiecie w wieku tego 9-10 lat, ja związałam się z Tomkiem i przez kolejne 10 do 20 roku życia tańczyłam tylko z nim. I tak się stało, że na początku ja byłam o głowę wyższa od niego, a skończyliśmy tak, że półtorej głowy on był wyższy ode mnie. Więc siłą rzeczy tańce standardowe nam po prostu nie wychodziły i postawiliśmy na latynę. No i to pochłonęło mnie całkowicie. I 5 tańców, które są ujęte w programie, cały czas trenowaliśmy i tylko tyle. I tylko te tańce. Stąd ta miłość. Musimy ostrzec tutaj Państwa, że widzicie Państwo, czy widzą Państwo, jak to się człowiek ściera od tego tańczenia. Tu Agata zaczęła wyższa, a skończyła niższa, także uważajcie. Tak, zgadza się. Opowiedz o turniejach tanecznych. W ilu brałaś udział, bo z tego, co wyczytałem, to w wielu, prawda? I to od wczesnych lat młodzieńczych. Tak. Mój tata, kochany, zawsze powtarzał, że taki turniej to jest taki 13 treningów w jednym, bo jednak adrenalina robi swoje i jadąc na turniej, czując te emocje, widząc te stroje, widząc inne pary, czując tą rywalizację, jednak człowiek postawiony jest w innej sytuacji niż na sali treningowej, więc to doświadczenie zawsze nas mocno rozwijało. W różną stronę, bo bywało tak, że wracaliśmy z ostatnim miejscem i były doły przez jakiś czas, ale jak człowiek zaczął wygrywać, no to ten wiatr w żagle, no to coś fenomenalnego i za tym chyba tęsknię najbardziej. I nawet jak już zakończyłam moją karierę taneczno-turniejową, to ja nawet nie mogłam przez długi czas, nie wiem, ponad rok, włączyć sobie jakiegokolwiek turnieju albo nawet muzyki tanecznej, bo po prostu kończyłam z płaczem, bo bardzo za tym tęskniłam i nadal tęsknię. To są nie do opisania emocje, oprawa, otoczka, no bo są różne sporty i różnego rodzaju, ale ten taniec to jest tak, no wchodzi się w jakieś buty, więc takie aktorskie, więc to nie jest tylko wysiłek, wyczyn, ale też stroje, makijaż. Rama, tu rama, uśmiech. Tak? Tak, to wszystko jest, trzeba wejść dokładnie, nawet jak się ma gorszy dzień, boli głowa, cokolwiek, ma się kontuzję, bo nieraz i tak było, to trzeba było na twarzy pokazać, jak się jest fantastycznym aktorem i jak fantastycznie się gra w każdym tańcu, bo każdy taniec ma swój charakter odrębny. Więc, pochwal się, tak. Dużo masz tych pucharów i medali? Troszkę ich jest, ale no bo to było tak, że ja od tego 9-10 roku życia, no myśmy jeździli praktycznie co tydzień na turniej, co 2 tygodnie, bo no ja mam bardzo blisko Kraków i w Krakowie były rozgrywane te turnieje, a że mój tata złapał, kolokwialnie mówiąc, zajawkę, więc on bardzo chętnie ze mną jeździł, ze mną i z Tomkiem na każdy możliwy turniej w różne miejsca Polski. Ten Kraków jakoś mi się tak kojarzy, bo był najbliżej i najczęściej odwiedzany. Ale te krakowskie turnieje, muszę tutaj powiedzieć, że nie były zbyt sprawiedliwe. To też jest jakaś lekcja, jakaś nauczka, bo z nami nigdy nasi trenerzy nie jeździli na turnieje. Jakoś tak się utarło, że pary same wybierały się na konkursy. A jak się spotykaliśmy z parami na turnieju, no to
każda z par miała obstawę i trenera, i jakiś tutaj sędzia znajomy. Więc jeszcze czasem nim wyszliśmy na parkiet, to już było wiadomo, kto będzie na podium. To bolało strasznie, szczególnie dziecko, które nie do końca jeszcze wszystko rozumiało, ale pomimo to jakoś to... Na pewno już kiedyś, po latach, powiedział mi obecny prezes Towarzystwa Tanecznego, że dzięki temu tańczymy dwa razy lepiej jak ci z Krakowa, bo żeby się przebić przez to, to musieliśmy naprawdę się wybijać, żeby po prostu już nikt nie miał wątpliwości nawet z publiczności, że ta para naprawdę jest okej. Więc tak, jak już poszłam na studiach do Krakowa, do klubu tanecznego w Krakowie, to już naprawdę tańczyliśmy całkiem okej. Niestety te ustawki to jest plaga. Ja też pamiętam programy muzyczne, gdzie wiesz, niby był casting, a tak naprawdę już znajome, zaprzyjaźnione zespoły już czekały na scenie i były kręcone jako niby te osoby z castingu, co było bzdurą. Na przykład dlatego też taniec nie może być dyscypliną olimpijską, bo ciężko jest obiektywnie patrzeć na pary. Tu nie ma czasów, które trzeba wytańczyć. Tutaj nie ma, tak jak na przykład w łyżwiarstwie figurowym, że jest kilka figur, które trzeba wykonać. Po prostu to jest dowolna choreografia. Wiadomo, że są jakieś przepisy, jakieś tam zakazy, nakazy. Ale ciężko by to było zrobić, przekształcić na dyscyplinę olimpijską, chociaż wiem, że od lat trwają takie jakieś negocjacje i rozmowy, żeby ten taniec wciągnąć w dyscyplinę. Obiecałem więcej cytatów. Tutaj jest William W. Perky. Musisz tańczyć tak, jakby nikt cię nie obserwował, czyli słynna ta parafraza Mietka Szcześniaka. Tańcz tak, jakby nikt nie patrzył. Czy ty lubisz, jak na ciebie patrzył? No, myślę, że każdy tancerz jest troszkę takim narcyzem i lubi, jak się wychodzi na scenę i każdy patrzy, podziwia. To jest takie chyba wpisane w nasz zawód. Nie chcę tak ogólnie generalizować, ale tak mi się wydaje, czekaj, że spojrzę tak. Po tych tancerzach, którzy nas słuchają, kiwają głowami, kiwają, że tak, że to prawda. No, tak mi się wydaje, że po prostu to się lubi, kiedy się jest podziwianym na parkiecie. Aha. Ale ta sentencja, którą powiedziałeś, ja to bardzo często powtarzam moim dzieciom na zajęciach. Słuchajcie. Od razu mam melodię w głowie, wiesz, już mi się nawija. Ha? Na ziemi jest to niebo lepiej. Nie? No. Nie znam tego, musisz mi wysłać później. To jest Szczecek? A tańcz tak, jakby nikt nie patrzył. To jest właśnie to jest cytat z tego gościa, tylko że przerobiony na piosenkę Mietka Szcześniaka. Jak ty ładnie śpiewasz. Nie. Coś ty, ja to wytnę. Wiesz co, nie znam tej piosenki, proszę mi ją podesłać. Ja przypominam sobie taki jeden turniej, który był w Lublinie, to były Mistrzostwa Polski. I ja pamiętam, że myśmy się przygotowywali do tego turnieju straszliwie długo, że bardzo czekaliśmy na ten turniej. I pojechaliśmy, to był taki mój pierwszy turniej, na który mój tata nie jechał. Jechaliśmy całą ekipą, autobusem, z noclegiem. Nam kolega, który absolwent naszego klubu tanecznego, użyczył nam swój pokój w akademiku na Kulu. I pamiętam, że tam spaliśmy. Na drugi dzień mieliśmy rozgrywany konkurs. No tam nam nie poszło jakoś tam fenomenalnie. Najważniejsze było po prostu udział, bo to był taki pierwsza nasza styczność z takim dużym wydarzeniem. Ja znam tylko wtrącę akademiki UMCS-u. I te akademiki też mnie doskonale pamiętają. No ale mów dalej. One ciebie, to brzmi dobrze. Ściany też mnie pamiętają, bo tam zostawiałem wielkie rysunki, a zresztą to dygresja, ale wielki czarodziej, słuchaj, na ścianie narysowany przeze mnie przetrwał pokolenia następnych studentów, którzy nie tylko go pokolorowali, ale w ogóle rozwinęli całą historię w tym pokoju, w którym mieszkałem, bo go odwiedziłem po latach, okazało się, że ten mój czarodziej nie tylko nie został zamalowany, ale wręcz zaczął żyć własnym życiem. Kurczę, super! Czy jakieś wiersze, wiesz, zostawiałem wiersze na ścianach, bo taki miałem jakiś dryg zawsze artystyczny, a potem był remont tego akademika i niestety i mój czarodziej i te wiersze, wszystko zostało skute i zamalowane. Ale to piękne, to jest jak urodzenie dziecka na ścianę, dobre. No, nie zrobiłem niestety zdjęcia nigdy temu czarodziejowi, bo wtedy to chyba jeszcze nie było jakoś tak powszechnych tych smartfonów, ale pamiętam, jaka była moja radość, jak po latach odwiedziłem ten pokój, tak nostalgicznie się okazało, że wiesz, że moje dzieło przetrwało. Piękna historia.
No, ale to ty miałaś mówić, to nie o mnie jest ten odcinek. No. Ale dobrze, fajnie, no, gadamy sobie, jest fajnie, podoba mi się. No, ale to i tak wytnę, dobra, no, dobra, no, no. Ale to jest fajne, wcale nie musisz nic wycinać tak naprawdę. Co ja to mówiłam? A, o wiem, o turnieju, o Lublinie. I to będzie też taka z lekką dygresją, bo co się okazało, bo jeszcze mój tata zawsze jeździł za nami na turnieje, znaczy z nami na turnieje z kamerą. I ja wszystkie turnieje mam nagrane, tylko na VHS-ie. I to muszę zrobić właśnie jakąś kopię, bo bardzo, bardzo bym chciała je zobaczyć. Wiesz co, zrób, bo ja w ostatniej chwili uratowałem mój studniówkowy film, który był na VHS-ie. Jakimś cudem odzyskałem kontakt z kimś tam, kto miał tego VHS-a. Jakimś cudem przegrałem na CD. I to był ostatni moment, bo wiesz, ten VHS już się rozlatywał, także warto. Tak, ja wiem. Jeszcze moja mama je trzyma gdzieś na balkonie. W ogóle nie wiem, czy cokolwiek to będzie. Właśnie. Ale no, jeszcze szczególnie, że mój tata odszedł rok temu i to jest jeszcze bardziej taka podwójna pamiątka, że jeszcze jest to związana. Wiesz, dlatego... bo tam w ogóle niewiele osób wzięło ten film z naszej klasy, w sensie niewiele osób kupiło ten film, bo mieli to jakoś nie chcieli kupować, więc były chyba tylko 3 czy 4 egzemplarze i ja jakimś cudem coś mnie tknęło i dzięki temu uratowałem tego naszego poloneza, bo by przepadł w odmętach niepamięci. Ja tańczyłam z moim dyrektorem oczywiście w pierwszej parze na studniówce. Oczywiście, no dlatego wiesz. No, oczywiście. Dlatego pytałem o to uwielbienie, czy lubisz, wiesz, czy lubisz się odbijać w czyichś pełnych uwielbienia oczach. Żyjemy w takim kraju, że trochę jest to może niewygodne, żeby się do tego przyznawać, bo żyjemy w takim społeczeństwie, że lepiej być schowanym. Tak, ale mój podcast łamie wszelkie możliwe stereotypy i wszelkie dziwne, wiesz, naleciałości, także mów, przyznawaj się. No dobrze, nie, bo naprawdę ja fajnie jest o tym po prostu powiedzieć. Ja, to nie jest jakiś, nie wiem, snobizm, nie, może to jest złe słowo, nie. Albo jakiś trzeba mieć dobre, własne, wysokie poczucie własnej wartości i to nie ma nic wspólnego z żadną pyszałkowatością. Trzeba te dwie rzeczy rozgraniczyć. Chyba się czuć dobrze w tym, kim się jest, bo mamy tylko jedno ciało, jedno życie. Więc, i umieć powiedzieć, że jesteś w czymś dobra, bez takiego spuszczania głowy i wiecznego przepraszania, że no wiesz, no może rzeczywiście, no wiesz. Racja. Ale powiem ci, że też dużo i taniec mi tego nauczył i wychodzenie na scenę, ale też te studia, które teraz miałam, bo na tych studiach mieliśmy no, od groma różnych zajęć, różnych stylów do pomacania, do eksplorowania. I, czekaj, bo Bralczyk jest zachwycony, Miodek obok niego też, że się poprawiłaś, super. No dobra, mów. O, pana profesora Bralczyka pozdrawiam, bo miałem z nim kiedyś na pewnych, dawno, dawno temu, na pewnym dziennikarstwie, którego nigdy nie skończyłem, ale to inna historia, miałem z nim zajęcia, a pana Miodka poznałem jako konferansjer na pewnym festiwalu, także obu panów serdecznie pozdrawiamy, machają. No, pana profesora Bralczyka uwielbiam, pasjami go słucham. No, miałem z nim zajęcia, coś to było naprawdę, do dzisiaj pamiętam, coś wspaniałego. No. Dobry człowiek, tak. Przepraszam za tę dygresję, bo to ja nigdy tak nie robię, żebym tak się o sobie rozgadywał, ale no mów, przepraszam. Dobrze, cię słucham. Eksplorowanie stylów tanecznych na studiach. Mieliśmy od klasyki, czyli słynny nasz kochany balet, który jest w ofercie już każdego dobrego klubu tańca towarzyskiego, bo przygotowanie baletowe jest no, kluczowe, to jest bardzo ważne. Jak tam stopy? O Jezu. O Jezu. No, widzę te biedne z tych wszystkich filmów i nie tylko, wiesz, o Jezu, masakra. Było różnie, no to rozciąganie, no to, ale to jest bardzo potrzebne, to jest żmudna praca, to jest takie wychodzenie z swojej strefy komfortu za każdym razem na tych zajęciach. Człowiek potrafi się autentycznie spocić stojąc w miejscu, utrzymując tylko tą pozycję, więc to było takie przetarganie nas i mieliśmy na każdym roku egzamin z tańca klasycznego, co jest fantastyczne, bo to jest... dla każdego bardzo dobre. Ja też na swoich zajęciach, jak teraz prowadzę, też przeplatam klasykę. Niektórzy chłopcy się oburzają. Nie wiem, dlaczego ci chłopcy mają z tym baletem jakiś problem. Ale wiesz, faktycznie... jak to jest. Stereotypy wtłaczane. Pewnie, że no balet to tylko dziewczynki. Ja notabene bardzo zawsze chciałam tańczyć w balecie. I ja pamiętam, jako już ta 6-7-latka, ja marzyłam o balecie, ale
I chwała Panu, że ja nie mieszkałam w mieście, gdzie jest szkoła publiczna, szkoła baletowa, nie? Państwowa. Aha. Bo no, jestem niemal pewna, że ja bym trafiła do takiej szkoły, a poznałam wielu ludzi, absolwentów szkół baletowych. Moja bliska przyjaciółka właśnie teraz z Łodzi, z tych studiów, skończyła bytomską szkołę baletową. No i patrząc na nią, jest fantastyczna, fenomenalna, doskonała tancerka w każdym calu, ale widzę, jaka jest na przykład znerwicowana, jaka jest nadpobudliwa, jeśli chodzi o różne rzeczy, które są stresujące na uczelni, że ona zawsze stresowała się bardziej i zawsze była najlepsza we wszystkim. I to robi balet. I jak mi opowiadała różne sytuacje ze szkoły, to byłam no, pod ogromnym wrażeniem, szczególnie, że mam dwie córki. Jedna ma 8 lat i tak, 10 lat i jakbym pomyślała sobie, że ona w wieku 8 lat pójdzie do takiej szkoły i będzie musiała sama się czesać, ogarniać, ubierać, sama decydować o tym, co zje, przecież anoreksja jest na porządku dziennym w takich szkołach. No ale to presja, no i pewnie też coś a la fuksówka w szkołach aktorskich, nie? Tylko, że dla dzieci, nie? I to jest... Taka fuksówka dla dzieci, najgorsze, co może być. Ja się już nasłuchałem od moich kolegów i koleżanek aktorów, wiesz, o tym, co się działo w szkołach aktorskich. Zresztą te afery wyszły niedawno, ale tak, domyślam się, że w szkołach baletowych jest podobnie. Przeczytałam sobie, też polecam bardzo fajną książkę, nie pamiętam autora, ale tytuł brzmi Balet, który niszczy. Po przeczytaniu tej książki stwierdziłam, że no, gdyby któraś z moich córek zapragnęła sobie tańczyć w balecie, no to bym miała dużą zagwozdkę, co z tym zrobić. Bo balet jest piękny, no to jest jednak zawód. Dla mnie to są nadludzie. Mogę to śmiało powiedzieć. Każdy, kto kończył balet, jest dla mnie nadczłowiek. Widzę Czarnego Łabędzia, wiesz, ten film jako... Portman. Portman, o. Natalie. No. I w ogóle tą klasykę, którą miałam na balecie, którą miałam na Achę, prowadzili soliści z Teatru Wielkiego w Łodzi. To są soliści z Teatru Wielkiego. Prywatnie para, małżeństwo. Ale cudowni ludzie, no naprawdę do rany przy łóż, wspaniali, kontaktowi, pomocni, ale profesjonaliści w tym, co robią. No ja oczywiście, jak już tylko byłam w Łodzi, to chodziłam na każdy spektakl baletowy, jak tylko tam się pojawiałam, nawet kilka razy na niektóre, no bo to jest coś, co kocham pasjami i no wzruszam się zawsze. Uwielbiam balet pod każdą postacią. Chyba, że mam tańczyć, to jest trochę gorzej. To jest trudne. No, ostatni cytat. Nietzsche, słynny Nietzsche, powiedział: powinniśmy rozważyć każdy stracony dzień, w którym choć raz nie tańczyliśmy. Co myślisz? Mam niewiele straconych dni w życiu. Ja mam większość. 99,99% straconego czasu. Jejciu. Muszę zacząć tańczyć. Zdecydowanie. Taniec dla każdego i to jest piękne. O każdej porze życia. Jest jakiś taki gatunek dla hipciów, taki hipotaniec, coś takiego? Hipotaniec, brzmi cudownie. Muszę wymyślić taki styl, wprowadzić. Hipotaniec, taki z końmi. Konie też tam wskoczą, wiesz. Wiesz co? No, taniec towarzyski jest dla wszystkich. To jest to, co każdy się tam pobuja. I... Kiedyś chciałem, wiesz, kiedyś myślałem, ale to było tak, a potem mi przeszło. Klasycznie. Najlepsze tak jest to, że... do 20 kilku lat, tak może do 30, jeszcze tak chciałem się właśnie rozwijać tutaj, wiesz. Języki klasyczne tutaj, szermierka, nie no, szermierka nie, przesadzam. Ale o tańcu myślałem. A teraz już jest za późno. Teraz już jest za późno na wszystko. Nieprawda. I właśnie to jest piękne w tańcu, że na taniec nigdy nie jest za późno. Że taniec zawsze może... Słuchaj, ja miałam taką parę... Cztery dychy już na karku. Ja miałam parę małżeństwo wspaniałe. Państwo po 60+. I poprosili mnie o... Też się trochę nie bardzo czuli, więc coś zamożni ludzie i poprosili mnie o takie lekcje prywatne, tylko dla siebie, żeby mogli mieć wcale na wyłączność i mnie na wyłączność.
I to się sprawdziło i oni tańczyli ponad rok ze mną i kiedy się spotkaliśmy i oni mówią, że fantastycznie się odnajdują na parkiecie, że bardzo dobrze się z tym czują, że mają chęć i ta witalność jest jakaś całkiem inna. Więc no, w każdym wieku, jak nawet są przecież osoby niepełnosprawne, które tańczą i gdzieś do tej muzyki podrygują i to też jest ukojenie dla duszy. Więc ja jestem zwolenniczką zawsze i wszędzie. Pierwszy cytat mi się przypomniał a propos, że z tego alkoholu, bo akurat jestem przed weselem, 1 kwietnia idę na wesele i na szczęście... To był drugi, o tym, że nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba, że jest szalony, Lovecrafta. Mhm. Tak, no to przepraszam, więc drugi. I Lovecraft, nawet nazwisko pasuje, jak piwo kraftowe. No, ale właśnie. Love piwo kraftowe. Lovecraft, dobre, o, to dobre, a kurczę, ciekawe, czy ktoś wpadł na to, że marka piwa, Lovecraft, serduszko i craft, no, dobre. Możemy stworzyć. Jakby co, to ja rezerwuję, nie patrz tak na mnie, ty, groby w trzecim rzędzie, ja, to moje, dobra. No, no. Wesele. I na weselu nikt nie będzie wiedział, bo to jest takie trochę od znajomych mojego męża, którzy mnie nie bardzo znają i ja trzymam kciuki, żeby się nikt nie dowiedział, że ja jestem tancerką, bo najgorsze w moim życiu było to, że zawsze jak szłam na wesele, to byłam proszona do tańca dopiero wtedy, kiedy mężczyzna uznał, że jest wystarczająco wypity, żeby mnie poprosić do tańca. Mhm. Naprawdę to wspominam kiepsko, bo nie dość, że przez pierwsze... Klasyka. Pół wesela się nudziłam i było mi trochę przykro, że jakoś tak jestem pod ścianą, a nie powinnam. Na małżonek. A drugą część, to jeszcze jak męża, tak nie bardzo. Znaczy mój mąż też nie jest taneczny, więc on też wiele dla mnie robi, jak wychodzi na parkiet. Jest kraftowy, jest bardziej kraftowy. Muszę sprawić jeszcze troszkę, nim się na tym parkiecie pojawi, co ja szanuję i absolutnie nie mam żadnych pretensji do niego. Ale no, a druga część wesela to jest zawsze takie tańczenie, no już, trzymając kogoś do piątku. Kaczuchy, kaczuchy. Więc no, tańczymy także. Labada. Ulubione sceny z filmów, słuchaj, albo ulubione książki, ulubione dzieła jakieś kulturalne dotyczące tańca. Niech zgadnę, Zapach kobiety i scena jak Pacino tam obtańcowuje. Tendencyjne, ja wiem, ale pewnie, że tak. Boże, jak on czuł to. On po prostu... Każdą tango. Część... Tango, tak? Tango? Dobrze mówię. Dawno, właśnie na dyplomie tańczyłam tango. W Paryżu. Tango Milonga czy Tango Libido? Argentino. Filadelfia, no. Jak Tom Hanks tam... On właściwie nie tańczy, tylko tak się podnieca tą muzyką klasyczną. Ale jakie jeszcze? Co ci przychodzi do głowy? Jakieś dzieła kultury z tańcem w tle? Kurczę, wiesz co, ja się wychowałam na Dirty Dancing. A, no tak. I tutaj anegdotka z moją przyjaciółką ówczesną, kiedy miałyśmy po naście lat, jeszcze wtedy funkcjonowały wypożyczalnie kaset VHS i ja przyjeżdżałam... Wiem, do niej, znam. Przyjeżdżałam do niej, do domu, gdzie ona mieszkała za miastem tutaj, niedaleko we wsi i myśmy miały w piwnicy taki telewizor jeszcze, który miał tył. Tam przyjeżdżałyśmy. Miał odwłok. Tak. Miał dupkę. Najpierw jechałyśmy do większego miasteczka obok. Wypożyczałyśmy kasetę. Możemy powiedzieć gdzie i co i jak? No przecież szczycisz się Nowym Sączem. Oczywiście, ja to było w Maszkowicach. I ktoś, kto jest z okolic, to wie, kto mieszka w Maszkowicach. Mianowicie to jest wioska cyganów, najsłynniejsza w okolicy. A jeździłyśmy po kasety VHS do Łącka, więc myślę, że Śliwowice większość zna. Więc tam wypożyczałyśmy sobie kasetę, wracałyśmy do mieszkania i potrafiłyśmy tą kasetę tak katować, że kończyłyśmy i przewijałyśmy do początku. I tak naprawdę ja dziesiątki razy oglądałam ten film, uczyłyśmy się choreografii, pamiętam, w tej piwnicy. Więc tak, to jest mój film, na którym się wychowałam, jeśli chodzi o taniec. Night Fever. Z tym Travolta? Nie. No. A, okej. Okay. A to jest to takie zamierzchłe czasy dla mnie. Zamierzchłe? A co jeszcze? Pulp Fiction. Słynny taniec, jeśli już o Travolcie mówimy. A, to Pulp Fiction, to ten taniec, oczywiście. W ogóle teraz sobie zrobiłam fryzurę na tą... No. Mia Wallace. Tak. No, ale co jeszcze z... Ale mnie tutaj zagiąłeś, powiem ci. No aha. Ja na pewno
takim filmem, no, który wyszedł... Ten high School Musical na pewno. Na pewno nie, ja tego nie widziałam, tu w ogóle nie mój klimat, ale był z tą, co ma ubezpieczony... Jeszcze ten aktor był przed wypadkiem szczęki i miał taką jeszcze w innym kształcie. Wiem, no wiem, o czym mówisz. No. Jak się nazywa? Jennifer Lopez, ona tańczyła Zatańcz ze mną, chyba się nazywał ten film, nie pamiętam. I pamiętam, tak, ona tańczyła pięknie też z taką emocją, w takiej czerwonej sukience. I to mi A też... Hair albo te inne wszystkie tam musicale. Wiesz co, ja nie jestem musicalowa. Ja, no, Jesus Hair oglądałam. Christ, Superstar. Nie jestem musicalowa. Jedyne co, jeśli chodzi o musicale, to kocham Moulin Rouge i tam Moulin jest... Rouge. Mieliśmy takie zaliczenie, już nie pamiętam, jaki to był przedmiot, jak się nazywa dokładnie. To był Nine, nie Moulin Rouge. I tam był... To było Chicago, jeszcze był Chicago, nie? Taki musical. Nine, Be Italian, Fergie to akurat śpiewa. A. Nie wiem, czy kojarzysz, polecam. Fergie to ja tylko kojarzę. Dum, 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 dum. To jest Be Italian i to w ogóle kawałek jest o tym, że kobieta jest taką starą, inaczej, doświadczoną prostytutką. A, taką dobra. Młodzi chłopcy. Jest tak doświadczona jak ta pani, co teraz tańczy w Tańcu z Gwiazdami, a była sutenerką? Jezus, wiem, o czym mówisz, tak marno. Jest lepsza. Jest piękna. To dopiero burdel mama robi karierę teraz w Tańcu z Gwiazdami. No, ale co? No, to jest puenta. I ta Fergie, która gra tą prostytutkę, ona pokazuje chłopcom, Włochom małym, bo oni się zapytają, co tam... Aha, żeby zatańczyła dla nich. No i w tym kawałku jest, ona tam właśnie śpiewa i tańczy i ona jest taką właśnie burdel mamą. I je pomarańcze. I ja na moim egzaminie miałam główną rolę. Także miałam swoje kurki, jak to ładnie nazwałyśmy. I takie miałam egzaminy na studiach właśnie. Tak? Fajnie było. Kurki. Bez W. Sikutas bez S. Mówiłeś, że nazywasz się Keller. Wiele rzeczy mówiłem, baby. No, także to jest to. Przykro mi jest, że nie znam żadnej ciekawej, albo nie mogę sobie przywołać żadnej ciekawej sceny tańca z książki. Lubisz La La Land? Nie oglądałam, ani nie widziałam, ani nie czytałam, ani nic. Aha. Okay. Ale wiesz co, ja, jeśli chodzi o kulturę, to ja zawsze byłam blisko z kulturą i zawsze mi było blisko właśnie do teatru i do sztuki i jak byłam takim... Podoba ci się na forum inspiracji? Tak. Śledzę tam wszystkie fajne rzeczy i tam jest naprawdę dużo inspiracji ciekawych. Ludzie zdarzają się. Ale jeśli chodzi o sztukę, to ja byłam na takim rozdrożu w pewnym momencie, bo ja bardzo lubię rysować i malować. To jest taka moja backup pasja. Taka druga pasja i moja ja przyjaciółka skończyła ASP w Krakowie. AGH. ASP w Krakowie skończyła i ja miałam takie szczęście, że ja przychodziłam do niej, do pracowni, znaczy tak 2-3 razy tam byłam z moim płótnem, ten zapach tych farb pamiętam tam i tam sobie skończyłam obraz, który wisi teraz u mnie na ścianie. O proszę. W domu. Ja się muszę pochwalić, że moje naprawdę niskiej jakości bazgroły poszły za 2100 zł, ale to tylko dlatego, że dla Wośpu, więc wiesz, normalnie wow. Tego nie sprzedał. Ja mam w domu już trochę mało miejsc nawet na ścianach na obrazy, bo nie moje, ale uwielbiam obrazy, uwielbiam, to jest moja wrażliwość taka. Zawsze mi się marzyło, żeby spróbować iść w abstrakcję, ale to było tak, że ja... Jak już byłam na studiach, to nie miałam za bardzo czasu, bo ja dość dużo trenowałam. W ogóle na studiach w Krakowie to jest moja duma, że ja się wyrywałam z Nowego Sącza do Krakowa. Niewiele mi dawano szans na to, że mi się uda, ale moi rodzice pomogli mi dostać kredyt taki wtedy, bo nie wiem, czy dalej coś takiego funkcjonuje. Kredyt studencki. I to było tak, że miałam co miesiąc wypłacane 600 zł. Miałam też stypendium na studiach, no i musiałam pracować, no bo samo mieszkanie kosztowało tyle, co ten kredyt. Pamiętam pierwsze moje juwenalia, w ogóle zapoznałam się wtedy chyba z tym słowem dopiero. I pamiętam, że poszłam z takimi kochanymi moimi koleżankami z roku. I poszłyśmy na koncert bodajże Komy i to było na AGH-u.
na miasteczku AGH. I wyobraź sobie, że ląduję z tymi koleżankami na tych juwenaliach i jest takie wydzielone miejsce, gdzie można kupić coś do jedzenia, picia. I idziemy do tego miejsca, gdzie można sobie coś kupić do picia. I ona stoi przede mną w kolejce i podchodzę do człowieka, jakiegoś studenta, który tam obsługuje i pytają się go grzecznie, przepraszam, a czy można tutaj kupić herbatę? I to był moment, kiedy je zgubiłam. To znaczy poszłam do drugiej kolejki, po normalne piwo. Poszły po herbatę i ale wróciły było, 3 lata później. Ale to było straszne, bo ja się poczułam taka, Jezu, ja jestem na studiach, ja chcę się bawić, ja chcę smakować wstrętne lane piwo na koncercie Kowy. I nie tylko, chcę smakować różnych rzeczy. Tak, i to było tak, że ja nie skończyłam na tym jednym piwie. Oczywiście te koleżanki gdzieś mi się zgubiły, zostałam sama, samiutka na tym AGH-u i trafiłam do jakiejś dziwnej imprezowni, jakiejś piwnicy i tam poznałam... Był Rogucki, był naćpany, potem mnie zabrał na afterek i no. Nie, tego akurat jeszcze nie, to jeszcze nie tak, ale no wtedy poznałam bardzo dużo fajnych ludzi, bo no ja jestem dość kontaktowa, więc to, że zgubiłam moje koleżanki nie przeszkodziło mi w tym, że wyszłam z podwojoną ilością znajomych, więc to było spoko. Było grubo, mówisz. Tak, były balety, ale no tak naprawdę to ja nie miałam zbyt dużo czasu w Krakowie, bo no treningi bardzo często zaczynaliśmy już o 16, 17, a kończyliśmy o 23 i to było na Nowej Hucie, więc nawet dojazd tam trwał tramwajami 1,5 godziny z mojego mieszkania. Więc tak jakbym teraz miała sobie z Nowego Sącza do Krakowa pojechać ten czas. Taniec, malowanie, rysowanie, co jeszcze? Jakie masz pasje? Śpiewasz, bo już słyszałem, że masz głos i czysto nie, śpiewasz. Totalnie nie. Totalnie nie umiem śpiewać. Przed chwilą coś zanuciłaś i nawet całkiem. No widzisz, nie, bo ja śpiewałam w promyczkach w zespole religijnym przez wiele lat. Chwała ale Panu. Nie miałam solowych partii, więc chyba jednak to śpiewał mi nie tak blisko. No teraz jak już człowiek trochę pogubił swoje pasje. No, mój mąż na przykład jest rajdowcem, on w off-roadzie miał mistrza Polski, ma. Super. Więc tutaj i uwielbiam na przykład oglądać te off-roadowe wyścigi. To chyba mnie przyciągnęło do niego, bo wcześniej wiedziałam, że jest kierowcą, nim go poznałam. On o tym nie wie, może tego nie odsłucha. Pozdrawiamy. Już go widzę. Patrzy. Jaki tak. Półśmieszek, jak Mona Lisa. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Nie, no śmiechał głośno, na pewno. tak. No, teraz a jak na imię? Sławomir, Sławek. Panie Sławku. Wszystko pod kontrolą. Żona będzie i pan też zadowoleni wszyscy. Wszyscy będą. No teraz no to pasja to sprzątanie domu, prasowanie, gotowanie. No jak wstaję rano i wiem, że jest dzień, w którym idę do pracy, no to już mam radość. Więc także to więcej pasji nie pamiętam. Nie pamiętam, za wszystkie szczerze żałuję. Szczerze żałuję. I postanawiam poprawy. No. Nie wolno zakopywać talentów, wiesz. Powiedział ten, który zakopuje 90% swoich talentów. No ale. Tak. Co jeszcze byś dodała? Dodała jakieś motywacyjne słowa dla naszych słuchaczy odnośnie tańca, jakieś zaproszenia do twoich stron, do miejsc, gdzie cię można obejrzeć, znaleźć. Ja jestem z tego pokolenia, gdzie jeszcze mnie nie oznaczano na YouTubie, jak tańczyłam, więc, więc zbyt wiele moich filmików nie ma. W Nowym Sączu, jeżeli ktoś mnie słucha z Nowego Sącza, to zapraszam serdecznie na zajęcia do mnie, do Pałacu Młodzieży, tylko że już teraz zapraszam na rekrutację na przyszły rok. Rekrutacje zaczynają się w czerwcu, kontynuacja jest w sierpniu, więc jak ktoś w czerwcu nie zdąży, to jeszcze nic straconego. Ja przyjmuję wszystkie chętne dzieciaki, wszystkie gotowe na ciężką pracę, ale i na super zabawę. No i tak jak mówię, u mnie się rozwija kreatywność, więc kreatywność jest zawsze w cenie i myślę, że osoby kreatywne teraz na stanowiskach wyższych w różnych dziedzinach życia są bardziej pożądane i jakkolwiek to brzmi. I tak, no cóż, zapraszam do mnie na zajęcia. Na razie nie prowadzę nic dla dorosłych. Bardzo dużo mam mnie pyta, kiedy w końcu zrobię jakieś zajęcia mama i dziecko, albo chociaż tylko mama, bo to jest też taki
vibe, gdzie lubię się spełniać, lubię prowadzić zajęcia dla kobiet. Uwielbiam kobiecość wyzwalać, zmysłowość, bo w każdej kobiecie trochę proszę, to ja widzenie. Ciebie. To jest to, kiedyś prowadziłam zajęcia Latino Solo dla kobiet i to było chyba najlepsze. Jak będziecie coś wyzwalać, to mnie zaproś, ja chętnie popatrzę. Podeślę ci filmiki. O, widzisz, już się dogadujemy, już się rozumiemy. Ale jeszcze pamiętam, jak prowadziłam... Ale jak będzie kulminacja wyzwalania, to mi wyślij. Taki filmik z takiego totalnego wyzwolenia, takiego, wiesz, zwierzęcego... Dobra, nie, dobra, wróć. No. Uwielbiałam zajęcia, które prowadziłam dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To po prostu kobiety dojrzałe, 50-60 plus, to są kobiety, które już wiedzą wszystko o sobie, które potrafią wyjść na parkiet. Jak ja mówię, bądź sexy, to one potrafią być naprawdę sexy i to jest cudowne, że potrafią już tak być pewne siebie, nie mówię, że wszystkie, ale te, z którymi ja miałam kontakt, naprawdę poznanie siebie przez tyle lat powoduje, że człowiek potrafi naprawdę zadziałać cuda na parkiecie i niektóre choreografie, które wydawały mi się trudne, one po prostu tańczyły i obrazek taki, jak te panie dawały czadu na parkiecie, to jest coś niesamowitego, naprawdę. To było piękne doświadczenie z ludźmi dojrzałymi, z kobietami dojrzałymi pracować. A można cię gdzieś znaleźć na Instagramie czy na innych portalach? Znaczy, nie mam żadnych kont takich, jak to się mówi, firmowych. Mam tylko swoje prywatne konta pod moim nazwiskiem i imieniem. Nic nie ukrywam, więc zapraszam serdecznie. Chyba są nawet otwarte. Ja jestem takim starym człowiekiem, boomerem, który się nie udziela w internecie. Bu, 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 bum, bum. Boomer. Dziadersy. Poza tym, dziadersy jednym słowem jesteśmy, no. Już byśmy się nie załapali na maszerowanie, wiesz, na czworakach po centrach handlowych. Zaczęliśmy od szaleństwa, więc jakby mi ktoś powiedział, idź maszeruj na czworaka, to może bym to zrobiła. Ja mam różne pomysły, więc myślę, że... Ja nawet nie łapałem już tych Pokemonów, jak łazili po ulicach i wpadali do studzienek. Niestety to już też nie były. Znaczy zainstalowałam w telefonie, ale nie porwało mnie. Nowy Sącz. Nowy pij powoli. Tak. Zgadza się. Piękne miasteczko, Zagłębie Milionerów. Tutaj mamy bardzo dużo firm, które mają swoje majątki i mamy dużo ładnych samochodów na ulicach, na przykład można sobie Lamborghini się mówi? Lamborghini, nie mówi się Lamborghini, nie. Lamborghini, można zobaczyć Ferrarkę jakoś od czasu do czasu, więc tutaj się dzieje, mamy pana Korana, mamy pana jakieś... Wszystkiego, Fakro, te wszystkie. Dla Harry czasem można jakieś spotkać po drodze. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie koleżanki z klubu Blachar. Nowosądecki klub Blachar NKB. Ja jeżdżę Mercedesem, więc ja jestem już obstawiona blachą, dobrą blachą. Bez gwiazdy nie ma jazdy. To zwieńczenie, o którym mówiłam, że to jest zwieńczenie tego wszystkiego, że żeby przekazać tą swoją pasję młodszemu pokoleniu, żeby widzieć, że dziecko lubi ruch, lubi taniec i zaczyna coś tam łapać, jeśli chodzi o technikę, ale zaczyna się też tym bawić. I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo serdecznie ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za to, że podzieliłaś się z nami swoim życiem, swoją pasją. Bardzo dziękuję. Polecam się. Gdybyś jeszcze raz robił jakiś podcast na przykład o gospodyni domowej, to też się polecam, bo to jest moja druga pasja. Wiesz, ty tak trochę pół żartem, pół serio, ale jak najbardziej. Jakby formuła mojego podcastu polega na tym, że zapraszam od osoby, niedawno zresztą miałem rozmowę z Agnieszką, która jest w trakcie procesu tranzycji. Nie wiem, czy miałaś przyjemność słuchać. Jeszcze nie. Słuchałam tylko pani Zuzanny o teatrze ostatnio. Od osoby właśnie w procesie tranzycji poprzez na przykład sędziego Tuleję, aż do, wiesz, najrozmaitszych ludzi, najrozmaitszych zawodów, bo na tym właśnie polega mój podcast, że próbuję
porozumiewać się na płaszczyźnie takiej ludzkiej i pokazać, jak wiele jest światów, jak wiele jest spojrzeń na życie, na, wiesz, na rzeczywistość. Nie zamykam się na nikogo. Także jak najbardziej podcast z pozycji, wiesz, gospodyni, jak mówisz, domowej. Czemu nie? Jestem taką niestandardową gospodynią, więc, więc możemy o tym porozmawiać, podyskutować, ale to bardzo piękna inicjatywa, ciekawy podcast. Bardzo fajnie mi się. Ja generalnie, wiesz, proponuję moim rozmówcom zawsze, za każdym razem niemalże, żebyśmy stworzyli jakąś serię, wiesz, żebyśmy spotykali się cyklicznie, więc jeśli w tobie jest taka wola i chęć, to możemy sobie robić takie cykliczne spotkania. Możemy, oczywiście. Ja jestem otwarta. Bardzo. No, to jesteśmy umówieni. Państwo są świadkami, także serdecznie ci dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Miłego popołudnia. Dzięki wielkie. Wzajemnie.